Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Far Cry Primal. Tak jest, dzikus Paweł. Okej. Może zacznijmy jeszcze raz. Co ty robisz, stary? Dobrze, pogłaszczę go. Okej. Nie będę, nie startujemy jeszcze raz. Nie, zły wilczek. Dobra, moi drodzy, więc kwestia wygląda tak, że mój wilczek żyje, oczywiście. Wystarczyło kliknąć B i kliknąć na zwierzaczka i ożywić go. Więc jasne, że można, nie trzeba od niego podchodzić, może po prostu, że tak powiem, paść i go później ożywicie. Dobra. Masakra, obrotu. Co jest z tym sikaniem? Czemu w poprzednim odcinku było sikanie na mnie, a teraz mój wilk sika? O co chodzi? Wytłumaczcie mi. Dobra, słuchajcie, więc tutaj mamy łowczynię Jaime, powiedzmy w skrócie Jamik, i pójdziemy, że tak powiem, do niej, ogarniemy misję od niej. Czekajcie, to jest w ogóle świt, czy co? Teraz nie jestem pewien. Takie pomarańczowe coś to jest świt? Właśnie, zegarka nie mam, no kurczę. Dobra, wiecie co, bo ja nie wiem, czy noc czasami nie idzie, nie jestem teraz pewien. Więc ja zaraz zobaczę do świtu, czy mogę przespać się. Śpij do świtu. Akceptuj, okej. Na wszelki wypadek, słuchajcie, bo ja nie pamiętam, jak to zrobiłem ostatnio. Czy położymy się później spać, czy nie, nie wiem. Wydaje mi się, że świt, no to chyba raczej zmrok był. Świt jest taki jaśniejszy lekko. No nie? No, tam już chyba był ten, zachód słońca powoli. Więc dobra, ja sobie poszedłem spać. Słuchajcie, wypocząłem. I teraz ciśniemy, słuchajcie, do tej babeczki. Ona, że tak powiem, nam coś dodatkowo dorzuci. Będzie co? Nowy specjalizowany mieszkaniec wioski. No, to też jest fajna sprawa. Władcy zwierząt, idealnie. Umiejętności na razie nie podbijam. Jeśli świecą, aczkolwiek zbieram sobie punkty, żeby odblokować coś ciekawszego niż na przykład dłuższe działanie mięsa, żywności. Między innymi troszkę więcej życia, ewentualnie jakieś tutaj staminkę, nie wiem, zaraz zobaczymy. Z wytwarzania... w sumie na razie no, pojawiły się jakieś nowe rzeczy. Kamienny nóż się pojawił, nosidło na włócznie, na maczugi. Więc to pewnie gdzieś tam w przyszłości będę chciał odblokować, aczkolwiek na razie mi nie jest to jakoś specjalnie potrzebne. Dlatego na razie to nie jest odblokowane. Aczkolwiek pewnie przed kolejnym odcinkiem sobie to odblokuję. Dobra, w takim razie mamy 400 metrów. Wilczek, idziesz? O, dobra, jest. Dobra, tam jest jakiś gościu chyba, albo jakieś zwierzę. Coś tam na czerwono się świeciło przez chwilę. W ogóle mam też przynęty już. Dzięki za informację, że przypomnieliście, że to środkowym przyciskiem myszy, scrollem się wciska po prostu. Przestań! Czekaj! No jak teraz przestać? Stop! Poskramiam tygrysa. Właśnie to chciałem zrobić przy okazji. Okej, czyli... a, lew jaskiniowy to jest. No to witaj, lewku. Patrzcie, mamy lewka jaskiniowego. Też będziesz sikał? Oj, tak. Będziesz. Dobra, wymieniliśmy wilka. W sumie... ja mogę z niego wziąć ten? Ej, mogę go oskurować, ale czad. Mojego własnego... Czekajcie, czyli tak. Oskurowałem swojego własnego wilka, a teraz... robię tutaj... i mogę ożywić zwierzę za 2 czerwone liście. Co się stało? Nie, przepraszam. Ale to jest chore. Ej, przecież ty tu leżysz. Stary. No jak to się... Jeszcze oskurowałem gościa. No dobra, wezmę sobie jednak tego wilka przepraszam, wilka. Lwa jaskiniowego. Bo jest trochę większy. I ogólnie chyba też ma lepsze statystyki. Ma siłę jedną więcej. Okej. Dobra, no to ciśniemy, słuchajcie. Lecimy. Siema. Mówiliście, że niektórych można jeździć, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się odblokować jakiegoś większego zwierza. I będę do tego dążył. Dlatego tutaj... czekajcie, to było właśnie umiejętnościach. Tutaj. Tak. Przeprowadź poskramianie 5 zwierząt, pozostały 2 zwierzęta jeszcze. I wtedy 2 punkty umiejętności potrzebne są. Także ja myślę, że... ten niedźwiedź będzie do odblokowania już w następnym odcinku prawdopodobnie, bo sobie odblokuje po prostu jakieś 2 dodatkowe zwierzęta i później po prostu ten drugi punkt przeznaczymy tutaj na na tego tutaj pięknego, wielkiego niedźwiadka, na którym będę mógł prawdopodobnie jeździć. No właśnie. Czekajcie, tu musimy chyba wejść sobie na górę. Ja jeszcze w międzyczasie może zrobię, o, dodatkowe przynęty. Jakby w razie czego było jakieś inne zwierzę, które, że tak powiem, nie mam, to zawsze warto dodatkowo, że tak powiem, je ogarnąć. No nie? Dokładnie. Dobra, a tymczasem lecimy w pokrzywy. Szkoda, że nie mogę jeździć na tym. Za mały jest. Tu w ogóle jakieś nie wiem co jest. A tu są wilki? Borsuk! A! Borsuka nie mogę! W ogóle borsuk to jest, nie wiem czemu, jakiś mocniejszy podobno. Zobaczcie. Tu jest borsuk. W ogóle siły ma tyle samo co tygrys i jest... Nie no, jest tak samo jak lew jaskiniowy. To jest dziwne. Czekajcie, tu jeszcze mamy zwierzę, wilk, cyjon, wilk. Okej. Okej, mamy teraz... to ciebie uleczymy. Okej. Borsuczka sobie, że tak powiem, ogarniemy. Dobra. I lecimy dalej. Ale totalnie będę musiał faktycznie poza odcineczkiem wziąć troszeczkę... że tak powiem, jakieś dwa zwierzaki jeszcze ogarnąć. Czy dzik jest na liście? Dobra, chyba niezbyt. Dobra, już go nie ma. A tam jest drugi tygrys. Ojejku, skąd te tygrysy się biorą, ja się pytam. Dobra, przejdę sobie tędy. O, hop, proszę bardzo. A tam co jest? A, dzikusy. Zostawcie mnie, nie dotykać mnie teraz. Ja idę tutaj do kobity. Dobra, ciśniemy. Dobra. Coś mnie goni. Nie, tam u góry, dobra. Idziemy, słuchajcie, moi drodzy, idziemy. Windja City musi się rozbudowywać. W ogóle tam jest taka rączka, nie wiem czy widzicie na minimapie, ale zostawiamy na razie to. Poza odcinkiem będę się bawił w takie rzeczy. Pytąg! Idziemy dalej. Czerwony pytąg tam był. Dobra, ja mam nadzieję, że ta kobieta nie będzie na mnie sikać tak poprzednim. Okej, można i tak. Ty Windja. No. Ty młody, głośny. Tu patrz, jak mamut. Śmiałem się ze mnie. My tropić niediet przez 2 słońca, ty wystraszyć. 2 słońca na 1 niediet? Ja znaleźć szybko, nauczyć jak tropić. Co to jest miediet? Duże słowo jak na mamut. Okej. Nauczy jak tropić. Okej, dobra. Jak znaleźć miediet? A co to jest miediet? Iść miękko, okej. O! Taka sytuacja. Dobra, czyli co, ja mam teraz upolować tego... Tu iść miediet. Wytrobnie... Aha, to jest... Jerona, niedźwiedzia mam szukać. Dobra, idziemy po łapach. Oczywiście idziemy miękko... Zgubił się tu ślad... A, tu jest, dobra. No to słuchajcie, to ciśniemy w takim razie. Zaraz ogarniemy. Serio niedźwiedź tak w ten sposób chodzi? Chociaż nie wiem. Dobra, idziemy dalej. No tam coś jest jakieś. Punkt kontrolny mi się zapisał, czyli jest checkpointik. Okej, spadaj. Niedźwiadek być głodny. Niedźwiadek jeść tutaj coś. Prawdopodobnie miodek od pszczółki Mai i Gucia. Dobra. Coś tutaj mamy dalej. Tu jest kolejny, tak? O, kolejny plaster miodu. Rój pszczół. Świetnie, wziąłem sobie do kieszeni rój pszczół. No, tak, taka sytuacja. Teraz tędy, tak? Okej, dobra, ciśniemy. Chyba wilki tu są. Dobra, ja tu chciałem rzucić sobie, ale widzę, że to nie pomogło. Dobra, czekaj, tutaj biegnie. A to jest inny, dobra. Czekajcie, musimy teraz zobaczyć, kaj mam iść dalej. No niestety tędy. Czyli tam, gdzie jest lewek. Okej, tutaj, dobra. Może te czerwone ślady są lepiej widoczne. Okej. Dobra, idziemy dalej. Go za niedźwiedziem. W ogóle niedźwiedź zostawia takie ślady, no proszę was. Coś tam targa. Wytrup niedźwiedzia używając... Dobra. Tutaj. Tędy. Tam coś jest, na czerwono już tak ostro. Okej. Zobaczmy. Stop! O, ja to potrzebuję, poczekaj! Czekajcie. Idź tam. A ja spróbuję tego Ciona tutaj ogarnąć. Halo! Panie... No i uciekł. A to boi dupka, zobaczył większego lewka i od razu... Ach, dobra. Zobaczmy co dalej, tędy teraz, tak? Tutaj? Nie, no bez jej, tędy przyszedł? Co za niedźwiedź. Dobra, no to ciśniemy, tutaj coś mamy. Okej, zobaczmy czy nie ma krokodyla gdzieś. Ale nie wygląda na to, żeby tu był. Tam coś leży, więc przejdziemy sobie tędy. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Okej, tędy, dobra. Wiecie co, ja prawdopodobnie... Dobra, zbadajmy tu. Okej. Umiejętności. Okej, mamy... Dobra, czyli jeszcze dwa muszę... Już mam, że tak powiem, punkt umiejętności na niedźwiedzia. Może tygrysy żablozębne oraz niedźwiedzie brunatne. Okej. Dobra, spoko. Ogarniemy. Słuchajcie, na następnym odcinku będziemy ogarniać niedźwiadka. A dzisiaj jeszcze ogarniemy tą babę. To jest. Czekajcie, tutaj się... A, tu jest ślad. Dobra, widzę. Idziemy dalej. Tropiciel Paweł. Tak jest. Tędy pewnie jakoś. O, dobra. Tutaj nic nie ma, tutaj coś się świeci. Idziemy dalej. Okej, tu jest już jakaś żółty znacznik, więc tutaj jest prawdopodobnie niedźwiedź. I znalazłem niedźwiedzia. I co teraz? Wytrop niedźwiedzia. No widzę go już. Tam jest. Za pomocą... Czekaj. Rzadkie zwierzęta również zostawiają ślad zapachowy. No dobra, już go widzę. No przecież widzę go! No co? Co za gra po prostu? No puf, 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 tam jest. Mam je gonić czy co? A, rozwalić niedźwiedzia. Dobra, to czekajcie, wezmę łuk. A ty, tygrysie. Ty, tygrysie, weź... czekaj. Atakuj go. Ojejku, dobra. To musimy biec dalej. Biegniemy za śladem zapachowym. A tam jest, okej. Dobra, 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 widzę. Jerona, przestraszył się mojego kotka. Dobra, może dzidą mu go dziabnę. Dobra, leży. Mamy to, dawaj mi to wszystkie tutaj, coś się poszczelałem. Dobra, musimy teraz wziąć skórkę z niedźwiadka. Następnym razem będziemy go po prostu... Odszukaj łowców, okej. Łowcy są gdzieś tam, dobra, idziemy. Chodź ziomeczku. Chodź kotełek. Tędy, tu? Tu na dole są? Czekajcie, teraz zobaczmy, może tutaj coś jeszcze będzie. Kto wie. Gra mi się zatrzymała. Punkt kontrolny, dobra, oni nas znajdą. Dobry łowy, mamut. My zmęczyć zwierz dla was. Łatwy mord. Akurat. Gdyby nie mój lew. Przepraszam, tygrys? Co ja mam w końcu? Lwa, dobra. Lwa jaskiniowego mam. Okej, na polowaniu ukończono. Dobrze, panie Kitlik. Dobrze, udało się. 28 mieszkańców, 28 mieszkańców teraz mamy, tak? Dobrze widziałem? Czekajcie. Okej, tak, to potrzebujemy jeszcze troszeczkę. Mam 28 z 40 i wtedy będę mógł ulepszyć tutaj te chaty dodatkowe. Wszystkie. Ja wam to zrobię poza odcinkiem. Szybka podróż, otwórz mapę i wciśnij. Okej. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Więc przede wszystkim kwestia wygląda tak, że to jest teren niebezpieczny, czy czerwoniutki. Więc musimy tą placówkę tutaj ogarnąć. I tą tutaj. Ten stos straży. Także idziemy tam łupnia zrobić. Myślę, że z tym lwem to po prostu ich poskromimy raz, dwa. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Tylko nie wiem czy... Czekajcie. Tak na wszelki wypadek sprawdzam czy... A tam coś... Ptak dziobiący! Ptak dziobiący! Ptak dziobiący! Dobra, no to płyniemy w takim razie. Nic tu nie... To jest Mewa Sopotu. Tak, ona nurkuje i i dziabie. No tak patrzę, czasami gdzieś nie ma krokodyla. Bo wiecie, teraz jest taki troszkę bezbronny w tej wodzie. No oczywiście lew to stwierdził, że nie będzie pływał, nie? O, teleportował się, ale fajnie. Dobra, no to ciśniemy, słuchajcie. Okej, ogólnie lew, jak zauważyliście, ma takie coś, że oznacza mi wrogów. Z automatu. Fajne to jest. Tu jest taki trębacz. Tak? A tu jest trąba. Trąba jakaś. To czekajcie, to zróbmy tak, że ja tą trąbę może rozwalę. To jest ten alarm. Aj! Dobra, wyeliminowane. Dobra. Tutaj tą trąbę możemy rozbić. Także nie będzie niby nie będzie działać, spoko. Okej, tu jest jakaś... Dobra, robimy to raz na cicho, tak? Nie lubię. Czekajcie, bo tu i... O kurczaki, o kurczaki! Dobra, zobaczyli chyba tego, lwa. Dobra! Maczuga, maczuga! Puf! Puf! Dobrze! No poczekaj, pani ty! Ja co tu się stało? No i padłem. Ej, bez jaj. Raz mi... Serio? Czemu tutaj jestem? Dobra, to płyniemy. Po raz drugi. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale okazuje się, że po prostu z bliska ten szaman, czy jak go zwał... Krokodyl, tak? Nie, tu jakaś wielka ryba! Co to było? Wielka ryba mnie dziabnęła. Masakra. No tak, 10 tysięcy lat przed naszą erą były większe zwierzęta. Jerona, my teraz karpimy, a karpie kiedyś nas jadły. Dobra. Zjem sobie coś. Tutaj uleczę bestię. Trzymaj. I chodź, idziemy. Wezmę w takim razie łuk. I z łuku ich tam ponaparzam trochę. Dobra, leży. Dobra, działaj, 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 działaj! Przestańcie we mnie strzelać! A co tu się stało z tym gościem? Okej, jest ich znacznie więcej niż wtedy, więc lepiej byłoby to jednak... Dobra. Masakra. Troszkę się porąbało. Co to za eliminacja? Jedz. Ła, prosto w twarz! Ja pierdzielę, co za gościu. Dobra, dzidą go. Gdzie on jest? Gdzie ta dzida? Wow, rzucił! Rzucił! Wow, 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 wow! Poczekajcie! Bez jaj! Jak można tak robić? Dobra, dzida, dzida. Ja cię kręcę. Czekaj, tego nie mogę, tego dawaj. Dawaj, wilczek, wilczek, chodź tu szybko! Trzeba ich poskładać. Dobra, 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 spoko. Spróbuję od tyłu jakoś zajść. Okej. O panie, ten to miota tak, że to jest szok. Teraz go tutaj dziabnę. Jest! Mamy to. Kurczę, ale to było ciężkie. Ciężka robota. O, patrzcie! Ptak dziobiący. Zwany sową. Dobra, placówka nad rybią, coś tam ogarnięta. Świetnie, dziękuję, dziękuję. Moja robota. Czekajcie, czy ja tego... Muszę go uleczyć, czy... 34 mieszkańców teraz mamy. Dobra, uleczymy bestię. Trzymaj. Zasłużyłeś. W ostatnim momencie mnie uratował obóz. Okej. Trzeci punkt umiejętności. Okej, właśnie to, co chyba uratowałem, to się pali. No cóż, dobra, sprawdźmy w ogóle, co oni tu mieli. Fajne mają skiny w ogóle. W sensie, takie niebieskie stroje. Podobają mi się. Dobra. Pełno tych przedmiotów już mamy, okej. Co my tu mamy? Mięso. Właśnie to jest fajne, że ogólnie, o właśnie, włócznie możemy zabrać z powrotem. Nie trzeba craftować, można, że tak powiem, wyciągać z powrotem to, co gdzieś tam machniemy. O, co rzucimy. Czerwony liść mi się przyda, tutaj jest czerwony liść, właśnie też to odblokowałem, dzięki czemu wszystkie liście są może oznaczone, że tak powiem, całe rośliny. Dzięki temu na przykład tutaj mamy tygrysa, proszę bardzo. Znaczy lwa, nie tygrysa. Proszę, lew jest, o, widzicie, już go naprawiłem. Czerwonym liściuchem. Coś tu jeszcze mamy, zobaczmy. Tu możemy odpocząć. Nie, dziękuję. To sobie później ogarnę. Gdzieś tu jeszcze coś leżało. A, lew jaskiniowy, ten mój. No tak, mogę wziąć z niego. Sorry, że biorę z twojej kopii i coś. Dobra. Cóż, zdarza się. O, tu jeszcze jakiś ziemeczek leży. Dobra. Mniej więcej pozbierane, coś tam mamy. Zobaczmy, jak to wygląda teraz na mapie. Jak widzicie, od razu automatycznie zrobiło się mniej czerwono. Więc ewidentnie... o, tu są jakieś jaskinie jeszcze do odkrycia. Będzie trzeba, ja myślę, wziąć, ogarnąć, jeszcze dzisiaj chyba zdążymy. Wyczyścimy ten teren po prostu. Więc pójdziemy sobie teraz tutaj. To jest chyba ognisko niedźwiedzia, tak? Czy nie? Dobra, myślałem, że to jest... Nie, to jest co innego. To jest polowanie. Okej. Czekajcie, to jest tam. Dobra. Tylko mam nadzieję, że tu żadnej ryby już teraz nie ma. Kurczę, jakaś tratwa by się przydała albo coś. Niestety chyba tratwy nie można zbudować. To nie ta gra. To nie jest The Forest. Okej, ani jakiś raft. Dobra, ciśnij, 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 ciśnij. Krokodyl, krokodyl po lewej! Krokodyl! Czy on na mnie płynie już, czy nie? Nie, chyba nie. No płyń, że stary, szybciej, bo przecież jak się dziabnie krokodyl, to po tobie. O, co tu się stało? Czemu on się rzucił? Okej, dobra, jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, ciśniemy w takim razie, ja wezmę tutaj jeszcze tę skałę, ten łupek. Tak, patrzcie, całość wziąłem do kieszeni. Słuchajcie, ja nie wiem, teraz w życiu bym takich kizloków nie wziął. A tymczasem się okazuje, że się da. Dobra, ziomek, chodź tu. Panie lwie. Panie lwie, proszę tutaj. Tu jest jakiś punkt odradzania, tak? Rozpalić ognisko możemy. Dobra, chodźmy dalej. A ten jest nasz? I nie ma. Dobranoc. Oni są z nami chyba. Tak? To jest nasz? Tak, to są nasi, okej. Dobra, uga buga, chodźcie. Pomogłem wam, więc wy pomożecie mi. O, tu jeszcze ziomek leży, patrzcie. Dobra, wezmę z niego strzałę. Chociaż nie moja. Dobra, idziemy 200 metrów. Coś tak drzesz, kobieto. A, tutaj jest jeszcze jakiś ziomeczek. Dobra, musimy do niego podejść po cichutku. I go dziabnąć. Pyk! Maczuga. Borsuk! A tam... Leżeć! Dobra. I patrzcie, ten borsuk prawie rozwala mojego lwa. Rozwaliłeś mi lwa prawie, chłopie. Trzymaj. Dobra, weźmy z borszuka trochę. Idziemy dalej. Musimy ogarnąć to ognisko tam. 185 metrów. Jerona, jak się przestraszyłem teraz. Okej, idziemy dalej. Jeszcze on potrzebuje chyba jeszcze, tak? Jeszcze potrzebuję, dobra. Trzyma jeszcze jedno mięsko. Okej, dobra, teraz jesteś zdrowiutki. Musimy, że tak powiem, dostać się na samą górę. Okej. Wilk, czekaj. Idź tam. Walcz z tamtym. A ja tymczasem spróbuję jeszcze przy okazji. Oła! Borsuk tu jest, kopie! Niemożliwe, po prostu, że ten borsuk jest taki po prostu mocny. Małe to i niepozorne, a kurczę... Nie wiem, szarżuje jak jakiś... Ach, dobra, lecimy dalej. Ja potrzebuję tego szarego, chyba nie mam, nie? Dobra, chodź tutaj tego. Dobra, poskromienie jednego. Okej, pięknie. Mamy wilka zwykłego, mamy białego zwykłego. Rzadki wilk prążkowany jeszcze mi brakuje. Ja wezmę z powrotem tego lwa jaskiniowego. Okej, czyli zostało mi tylko jedno poza odcinkiem, żeby ogarnąć jeszcze jakieś jedno zwierzątko. Prawdopodobnie te cyjony ogarniemy sobie. No. Okej, tutaj jest placówka. Także już tam idziemy. Zaraz ich tam porobimy. I przejmiemy. Dobra, jest? Okej. O kurczaki, ile tu jest po prostu. Dobra, czyli musimy jakoś teraz to ogarnąć. Ja spróbuję wejść na tą chatę. I może uda mi się tutaj, bo ten jest jakiś masywny, ten ziomek. Tak wygląda. Mięso, 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 mięso! Żryj, 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 żryj! Dobra, zeżarłem. Pięknie. Ile możesz żyć? O panie! Ten to jest jakiś normalnie dokokszony. Patrzcie, tak się robi wroga. Wow! Jak mi sypnął! Co za koleś? Dobra, czekajcie, bo to jest takie problematyczne teraz. Dawaj zwierzaku, chodź, lecz. Wstawaj ziom, wstawaj ziom, wstawaj, wstawaj. Okej. Dobra, mamy to. Wow. Ej, ten to jakiś, nie wiem, to jakiś człowiek czołg był. Totalnie. Dobra, wstawaj zwierzaku. Wstawaj zwierzu. Wziąłem jakąś maczugę od niego. Przeszukajmy w ogóle ziomeczka, bo to kurczę... uleczymy jeszcze bestię. Trzymaj, zasłużyłeś. Okej, hop. Dobra, mamy to. Okej, moi drodzy, myślę, że tym symbolicznym akcentem, jeżeli nic mi nie nasika na to ognisko znowu, to możemy skończyć ten odcinek. Tak jest, ja poza odcinkiem spróbuję ogarnąć właśnie tego jednego zwierza jeszcze. I, że tak powiem, o, 37, jeszcze tylko 3 i, że tak powiem, będziemy mogli tam sobie porobić. O, dobra. Będę musiał umiejętności prawdopodobnie też rozdać, bo mamy już ich za dużo. Już chyba 4 są teraz punkty. Tak, 4 potrzebuję. W sumie czekajcie. Dobra, potrzymamy jeszcze, wiecie, bo zobaczcie, tutaj mamy 2 punkty i będzie brakowało jeszcze 1 punkt do tego, żeby od razu zblokować na przykład poskramianie niedźwiedzia jaskiniowego lub borsuka. Co najlepsze, niedźwiedź jaskiniowy i borsuk są na tym samym poziomie. Co nie? Dziwne. No dobra, tym symbolicznym kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, chaos!